Słuchajcie, zlecenie, żeby listwa LED dodatkowo była zmrożonym szkiełkiem z efektem lodu, z efektem zmrożonego szkła. Mam nadzieję, że udało mi się to osiągnąć, bo chodzi o co? Chodzi o to, wyobraźcie sobie taką sytuację, że wyciągacie z zamrażarki buteleczkę dobrze schłodzonego, zmrożonego, ulubionego trunku. Jak wyciągacie ją z zamrażarki, ona wygląda tak, jest pokryta takim białym nalotem. Mało tego, jak jest dobrze schłodzone i wlewamy taką ciecz w kieliszek albo szklaneczkę, to nagle ten kieliszek też pokrywa się takim białym nalotem. Zagłębiając się troszeczkę w prawa fizyki, spowodowane jest to z tym, że w powietrzu mamy wodę, w powietrzu, którym oddychamy, i pod wpływem różnicy temperatur ta para wodna, która jest w powietrzu, skrapla się na zimnym elemencie, tudzież na kieliszku czy na tej butelce i od razu zamarza, bo jest tak zimno. Mamy taki biały, zmrożony nalot. Efekt mrożonego szkiełka i widzę, że trafiłem na konesera. Ja też osobiście takie lubię. I tutaj w Twojej lampie również będzie listwa z mrożonym szkiełkiem. Jak to dalej będzie wyglądało, pokażę w kolejnej części filmu. Słuchajcie, postanowione jest, że całe wnętrze lampy będzie czarne, a efekt tego mrożonego szkła sprawia, że to szkło jest białe. Wiemy, że czarne i białe kontrastuje ze sobą i tutaj będzie to pięknie wyglądało w tej lampie. Mało tego, nie widać wnętrza, co nie widać, skoro to szkiełko nie jest przejrzyste idealnie, tylko jest takie zmrożone, jest białe. Takie fajne, aksamitne białe, jak się tutaj przyjrzymy. Nie widzimy wnętrza, co tam za tym się kryje. W związku z tym nie widać tych punktów świetlnych. Po zapaleniu, zobaczcie, jaki mamy fajny efekt. No, świeci to po całości, nie ma tych takich punktów, które było widać wcześniej. Ale to kwestia gustu. Nie każdemu się to podoba, tak jak nie każdy lubi blondynki. No i co jeszcze? Mamy tutaj również kierunkowskaz w tym module. Po włączeniu kierunkowskazu to białe światło nam gaśnie, a listwa zaczyna mrugać w kolorze pomarańczowym. I po wyłączeniu kierunkowskazu z powrotem wraca i znowu świeci na biało.